kolejnym odcinku Wieści Powiatu Kętrzyńskiego powiemy o doposażeniu ratowników medycznych oraz placówek oświatowych powiatu, nadaniu Arno Surmińskiemu tytułu Zasłużony dla Powiatu Kętrzyńskiego oraz zajrzymy na trzecie powiatowe targi zdrowia i wernisaż pierwszej wystawy w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym. Po tym jak Izba Przyjęć przeszła generalny remont, a flota ratownictwa medycznego uzupełniła się o 4 najnowsze karetki, Szpital Powiatowy w Kętrzynie zyskuje na kolejnym cennym wsparciu. Tym razem znowu na wysokości zadania stanął pan wojewoda i dzisiaj oferuje nam kwotę prawie 100 tysięcy złotych. Tak duża dotacja zostanie przeznaczona na zakup nowoczesnego sprzętu, o który wzbogacą się karetki kętrzyńskiego pogotowia. Będą to dwa urządzenia do mechanicznego masażu klatki piersiowej. Pracujemy w zespołach dwuosobowych i takie urządzenie bardzo nam ułatwia czas dotarcia z pacjentem po resuscytacji, po skutecznym przywróceniu krążenia do szpitala, gdzie może być wdrożona już specjalistyczna opieka lekarska. Bez tych urządzeń w zasadzie transport w dwuosobowym zespole jest niemożliwy. Musielibyśmy czekać na drugi zespół, który się zwolni. Nowy sprzęt więc zwiększy szanse na przeżycie poszkodowanych, ale i usprawni pracę ratownikom. Wojewoda warmińsko-mazurski podkreślił wagę działań samorządu powiatowego, który podjął się przejęcia obsługi ratownictwa medycznego. W powiecie kętrzyńskim to była duża zmiana, bo tutaj dysponent prywatny został zastąpiony dysponentem publicznym. I chcę w tym miejscu także po raz kolejny również podziękować panu staroście za bardzo sprawne przejęcie tego zadania. Stąd także moja decyzja o tym, żeby pomóc powiatowi kętrzyńskiemu, pomóc szpitalowi w tym, aby były one wyposażone w nowoczesny sposób. Co ważne, w niedługim czasie szpital powiatowy wzbogaci się o nowoczesny aparat RTG z ramieniem C, który usprawni diagnostykę. To jest jedna z kolejnych dobrych wiadomości, które są dla mieszkańców. My wielokrotnie potwierdzaliśmy, czy mówiliśmy o tym, że nie będziemy oszczędzali na bezpieczeństwie. Między innymi na bezpieczeństwie zdrowotnym. Po tych wydatkach, które w tym roku już ponieśliśmy na remont, przystosowanie izby przyjęć, zakupienie karetek niezbędnych do obsługi zintegrowanego systemu ratownictwa medycznego, kolejne urządzenie, które podnosi jakość szpitala, poprawia komfort pracy, a tym samym na wyższy poziom podnosi bezpieczeństwo zdrowotne naszych mieszkańców, do czego jako samorząd powiatowy jesteśmy zobowiązani. Łączny koszt aparatu to około 340 tysięcy złotych, z czego aż 280 tysięcy złotych pokryje rządowa dotacja celowa. O nowy sprzęt nagłaśniający i komputerowy, o nowe wyposażenie sal gimnastycznych oraz wiele innych priorytetowych zakupów wzbogacą się placówki edukacyjne prowadzone przez powiat kętrzyński. Promesę na ręce starosty o wartości prawie 300 tysięcy złotych wręczył Artur Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurski. Drugie tyle powiat dołoży z własnego budżetu. W tym roku udało się znaleźć takie środki na wsparcie samorządów w kwestiach oświatowych. Z wielkim spokojem, bo wiem, że zostaną te środki dobrze wydatkowane, mając zwłaszcza listę tych przedsięwzięć, które mają być tutaj zrealizowane. To jest rząd wielkości około 600 tysięcy złotych, czyli ponad pół miliona w tym roku budżetowym jeszcze wydamy. A te pieniądze, te środki finansowe przeznaczymy na zakup niezbędnego sprzętu do naszych placówek. Pieniądze te zainwestowane zostaną w unowocześnienie bazy oświatowej, szkolenie młodzieży i nauczycieli, a to oznacza, że poziom edukacji zawodowej w szkołach średnich powiatu kętrzyńskiego znacznie wzrośnie. To pokazuje, ile można zrobić, jeżeli aktywnie występuje się o realizację tego, co z punktu widzenia mieszkańców powiatu jest najistotniejsze. Na liście dotacji znalazła się również kryta pływalnia przy ulicy Poznańskiej, którą powiat zamierza w przyszłym roku zmodernizować. Zostanie ona wyposażona w monitoring czy w instalację fotowoltaiczną. Jeśli chcemy w przyszłości myśleć o ograniczaniu pewnych kosztów zużycia energii, to dofinansowanie, które nam zaoferował wojewoda warmińsko-mazurski, a w zasadzie zaakceptował pozytywnie nasz wniosek, jest bardzo przydatne. Środki z otrzymanej promesy niebawem trafią na konto placówek.
Grono zasłużonych dla powiatu kętrzyńskiego powiększyło się o nowego członka. Na mocy uchwały podjętej 19 września przez Radę Powiatu Arno Surmiński, niemiecki pisarz, który urodził się w Jagławkach, otrzymał tytuł honorowy za zasługi dla powiatu kętrzyńskiego. Wnioskował o to ksiądz Paweł Hause, biskup diecezji mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz Stowarzyszenie imienia Arno Holca dla Porozumienia Polsko-Niemieckiego. Arno Surmiński jest jednym z tych nielicznych mazurskich pisarzy, którzy piszą też o Kętrzynie albo okolicach Kętrzyna, ponieważ urodził się w Jagławkach. Stąd uważałem za stosowne, żeby właśnie tą postać wyróżnić spośród wielu innych mazurskich pisarzy. Wartość dodana, ale też taka forma promocji powiatu kętrzyńskiego. Każda osoba, która dla powiatu kętrzyńskiego w jakiś sposób jest zasłużona, może na taki honorowy tytuł liczyć oczywiście. Arno Surmińskiego uhonorowano na spotkaniu autorskim w Miejskiej Bibliotece Publicznej, gdzie otrzymał statuetkę z rąk starosty Michała Kochanowskiego oraz przewodniczącej rady Urszuli Baranieckiej. Ich bin ja schon viele Male in Rastenburg gewesen. Byłem w Kętrzynie wiele razy, w tym dwa razy jako dziecko. W roku 1942 odwiedziłem wuja, który przebywał w szpitalu, a druga wizyta była w grudniu 1945 roku. Późniejsze wizyty były o wiele przyjemniejsze i czułem, że jestem tutaj mile witany i spotykam się z ludźmi, mimo że wielu rozproszyło się po świecie. Ten Irrtum der Geschichte irgendwo in der Welt. Pierwszym laureatem tego tytułu był konsul generalny Rzeczypospolitej w Kaliningradzie, pan Czubiński. Wiele innych osób również doznało tego zaszczytu, uzyskując ten właśnie tytuł. Wydarzenie dopełnił tort z okazji 85. urodzin pisarza. Arno Surmiński od 1972 roku zajmuje się pisarstwem. Opublikował ponad 20 książek o tematyce wschodniopruskiej. Wielu z nich opisuje nostalgicznie utraconą ojczyznę, a o jej obecnych mieszkańcach Polakach wspomina z sympatią. Cenniejsze niż złoto jest ludzkie zdrowie i warto o nie dbać nawet codziennie, o czym przypominają coroczne targi zdrowia organizowane przez Starostwo Powiatowe. Można przyjść, spróbować zdrowej żywności, dokonać wstępnej diagnozy swojego stanu zdrowia, ponieważ są też również przeprowadzane tu badania profilaktyczne. Uważam, że im więcej tego typu przedsięwzięć, tym bardziej nasze społeczeństwo będzie zdrowe. Z usług doświadczonych medyków i przedstawicieli firm zdrowotnych chętnie korzystali seniorzy. Człowiek to, jak w życiu się to dopiero idzie. Czyli teraz jest taka okazja. Teraz jest okazja zrobić sobie badania. I co będzie potem? Bo rozumiem, że to jest pierwszy krok, a kolejne? Jak coś wykaże, to trzeba ruszyć dalej, żeby zadbać o siebie. Zadba pani? Na pewno, bo mam wnuki. Przede wszystkim staram się właśnie chodzić na wizyty kontrolne i przynajmniej raz w roku staram się robić badania czy ginekologiczne. Poza tym jestem też pod stałą opieką poradni onkologicznej. Zdrowo, bo aktywnie uczestniczyły również dzieci. Na przykład bym coś się ugnęła ciężkiego albo też biegać, sportowcem być. Lubię takie. W sile wieku szczególnie należy utrzymać ciśnienie w dobrej normie, przypominają pielęgniarki szpitala powiatowego. Pacjenci, którzy chorują już na nadciśnienie tętnicze, powinni kontrolować codziennie. Natomiast jeżeli jakiś incydent się zdarza, to oferujemy takie dzienniczki samokontroli, gdzie pacjent powinien wpisywać te wartości niepokojące i zgłosić je jak najszybciej do lekarza rodzinnego. Warto też ograniczyć spożywanie leków przeciwbólowych, bo z bólem można sobie poradzić dzięki masażowi. Tutaj robię techniki powięziowe, tutaj na kręgosłup szyjny i kark. Tutaj pan zgłasza ból kręgosłupa szyjnego, drętwienie do palcy, do dłoni. I tu rozluźniamy, bo wiadomo, że całe centrum nerwów znajduje się przy kręgosłupie szyjnym. Taki masaż to nie tylko ulga, ale i sama przyjemność. Szukam odpowiedzi na moje dolegliwości i staram się jak najbardziej sobie pomóc. Nie myślę, żeby za pierwszym razem mi to pomogło, ale
zachęta jest. Ważne jest również badanie wzroku, które powinniśmy wykonywać przynajmniej raz w roku. No to urządzenie to jest autorefraktokeratometr i tym urządzeniem mierzymy wadę wzroku binokularu. Jak wychodzi to badanie po pierwszych osobach? No, większość osób potrzebuje jednak okulary. Niestety wzrok można szybko popsuć, na przykład ciągłym wpatrywaniem się w ekrany. Jeżeli nie mrugamy, to ta rogówka wysycha i możemy czuć później problem właśnie z pieczenia. Ograniczmy więc szklane ekrany i pamiętajmy o podstawowych badaniach wzroku. W końcu wykonamy je w mgnieniu oka. A na uczestników czekały również propozycje zdrowych dań. Jeść zdrowo, czyli jeść dobrze. Zdrowe warzywa, zdrowe owoce, dobrze przygotowane, na naturalnych produktach i po prostu pyszne. Zdrowe pierogi, wszystkie panie, każda oddzielnie, która najlepiej, jak której wychodzi. Jedna robi ruskie dobre, druga robi z grzybami, na słodko, różnych, z kaszą. Wszystko jest ekologiczne, grzyby są leśne. My się promujemy, ale my też podglądamy innych. Po prostu tak jak każde inne targi, czy to są producentów rolnych, czy medycznych i tak dalej, po prostu trzeba być, żeby podglądać innych, podpatrywać. Przed nami złota polska jesień. Warto więc zawczasu zadbać o siebie, bo w zdrowym ciele zdrowy duch. W nowej instytucji kultury powiatu gętrzyńskiego, Centrum Biblioteczno-Kulturalnym, uroczyście otwarta została pierwsza wystawa pod tytułem Piwo i browary w Prusach Wschodnich dawniej i dzisiaj. To efekt współpracy dyrektora Tadeusza Korowaja z Centrum Kultury Prus Wschodnich w Ellingen. 100 metrów dalej, na południe od budynku, w którym się znajdujemy, mieścił się przez 125 lat browar jako spółka akcyjna. Bo historia piwowarstwa w Kętrzynie i browarnictwa sięga czasów średniowiecza. Już w samym akcie lokacyjnym była mowa o cechu piwowarów. To pierwsza taka inicjatywa naszej instytucji kultury, która pokazuje, jak wiele w naszych miastach, miasteczkach naszego regionu było firm, fabryk, które zajmowały się browarnictwem, produkcją wody mineralnej. Szkoda, że wiele z nich już dzisiaj nie istnieje, również w naszym mieście. Miejmy nadzieję, że takie wystawy nie tylko przybliżają tradycje browarnicze tej ziemi, ale być może zaszczepią w kimś pomysł, żeby do pewnych rzeczy powrócić i odtworzyć. To jest dzisiaj bardzo modne. Samo miejsce, w którym się znajdujemy, już w czasach późniejszych, czyli w czasach księstwa pruskiego, a dokładnie w 1570 roku, było miejscem, gdzie jeden z mieszkańców miasta dostał koncesję na prowadzenie karczmy urzędowej, na koncesję na produkcję piwa, ale głównie na własne potrzeby, miało 102 mieszczan, czyli prawie wszyscy pełnoprawni obywatele, czyli ci, którzy płacili podatki i mieli czynne i bierne prawa wyborcze. Kiedyś etykietek w gruncie rzeczy nie było, bo były wytłaczane nazwy browarów na szkle firmowym, jak ja to nazywam. Natomiast etykietki, które można obejrzeć, to pochodzą z browaru kętrzyńskiego powojennego. Tu trzeba nadmienić, że zaraz po wojnie wiele browarów kontynuowało swoją działalność, tylko że już pod administracją polską, z polskimi pracownikami, z polskimi nazwami i na tych butelkach były naklejone etykietki. Centrum Biblioteczno-Kulturalne powiatu kętrzyńskiego nawiązało współpracę. Strona niemiecka będzie przygotowywać dla nas wystawy dwujęzyczne. Plansze są dwujęzyczne, ukazujące historię tych terenów, czyli dawnych Prus Wschodnich, dzisiejszych obszarów województwa warmińsko-mazurskiego, ale też i obwodu kaliningradzkiego, bo historia browarnictwa w dawnych Prus Wschodnich obejmuje również dzisiejszy teren obwodu kaliningradzkiego. Zresztą kilka plansz poświęconych jest browarom w Królewcu, czyli dzisiejszym Kaliningradzie, a zresztą sami Rosjanie nawiązują do tradycji piwowarstwa przedwojennego i nawet jedno z nich nazywa się z niemiecka Königsberg, piwo królewieckie. Wystawę można oglądać do połowy listopada, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 16.